Od dłuższego czasu obserwujemy potrzeby mieszkańców, którzy albo jeżdżą na rowerze, albo biegają, albo chodzą z kijkami, albo grają w koszykówkę. Wydawało nam się od dłuższego czasu, że nie ma takiego jednego kompleksowego dnia wydarzenia sportowego, które mogłoby zintegrować te wszystkie dyscypliny. Na terenie Czerwionki Leszczyny jest dużo ludzi aktywnych sportowo, którzy mają chęć i potrzebę uprawiać sportu amatorskiego oczywiście. W związku z tym wymyśliliśmy, że jako Rada Dzielnicy Leszczyny Osiele zorganizujemy taki dzień. Jest kilka imprez na terenie gminy dla seniorów, dla młodzieży, dla organizacji pozarządowych, ale brakowało właśnie takiego przedsięwzięcia typowo sportowego. Stąd pomysł na Leszczyniadę. Fundusz Lokalny Ramża jako organizacja działająca na terenie gminy miasta Czerwionka Leszczyny prowadzi szereg działań w zakresie aktywizacji społecznej, integracji mieszkańców. Realizujemy wiele projektów od 12 lat, w które między innymi zaangażowaliśmy różne środowiska samorządowe, przedsiębiorców i cały szereg licznych lokalnych liderów, innych osób zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych. Fundacja Ramża słynie przede wszystkim ze wsparcia innych organizacji, chociażby poprzez główny sztampowy projekt, który realizujemy Działaj Lokalnie, w ramach którego od 10 lat udało się nam przekazać w formie grantów ponad 400 tysięcy złotych innym, mniejszym organizacjom pozarządowym. W związku z tym pomagamy w rozwoju tych młodych, niedoświadczonych organizacji. Jednocześnie sami aplikujemy o środki zewnętrzne, zarówno publiczne, jak i prywatne. Realizowaliśmy wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ostatnimi laty udało nam się zrealizować projekty społeczne dla dwóch głównych grup środowiskowych społecznych, to znaczy dla wolontariuszy, dla młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej gminy, jak i dla seniorów, czyli osób w wieku powyżej 50 roku życia. Te projekty pokazały, że Fundusz Lokalny Ramża nie jest zamknięty na żadne środowiska. Stara się interweniować i wspierać te organizacje i tych mieszkańców, którzy zgłaszają się do nas z różnymi potrzebami. W związku z tym zachęcamy do współpracy inne podmioty, które dotychczas z nami nie realizowały żadnych działań, gdyż jesteśmy organizacją dość mocno rozpoznawalną, bo udzielamy się na wielu obszarach i chcemy wspierać różne środowiska.